Czym jest portret? Największym błędem jest portretowanie tego, co widzimy na zewnątrz. Trzeba spojrzeć w oczy, spojrzeć na kąciki ust i zajrzeć do wnętrza. Portret to portretowanie duszy. Portret bardzo często pojawia się w moich plakatach, ale też robię portrety indywidualne. Ja portretów wykonałem w życiu bardzo wiele. Myślę, że to jest jedna z przyjemniejszych prac dla grafika, ponieważ z jednej strony tworzymy obraz, tworzymy grafikę, tworzymy własne dzieło, ale z drugiej strony musimy jednak odczytać tego człowieka, którego portretujemy. Musimy gdzieś tam wejść w niego, może nawet posłuchać. Studiowałem u wspaniałego mistrza portretu, Waldemara Świeżego. To on mnie wprowadził w świat plakatu, to on mnie nauczył radości tworzenia i też on był mistrzem wspaniałych portretów. Razem stworzyliśmy cudowny, przepiękny cykl Nowy Poczet Władców Polskich, gdzie Waldemar Świeży stworzył kilkadziesiąt portretów naszych władców. Ja portretów stworzyłem już kilkadziesiąt albo nawet kilkaset i cały czas przeżywam ten taki delikatny stresik, delikatny lęk przed wejściem w osobę portretowaną, przed wejściem w charakter osoby portretowanej. Ponieważ najgorszą rzeczą, największą pułapką, w jaką może wpaść grafik, jest rysowanie portretu tylko i wyłącznie po wierzchu, po formie. Oczywiście w zabawach, w takich ćwiczeniach, w próbach możemy tak robić, ale prawdziwy portret to jest oddanie charakteru tej duszy człowieka. I tu mamy potężną ilość różnych narzędzi. Czasami mówimy, że ktoś ma niewyraźny charakter. Możemy ten portret zblurować, możemy go zrobić lekko nieostry, wydobywając tylko niektóre szczegóły. Jeżeli ktoś jest mocny, dynamiczny, mamy pełno narzędzi, które pokazują dynamikę zarówno w sztuce, w plastyce, w geście. Także zapraszam do tego typu zabawy. Tym razem przy pomocy iPada 13 Pro pokażę Wam, jak zrobić portret. Oczywiście moglibyśmy zrobić jakikolwiek portret, ale pokażę Wam, jak można zrobić autoportret, czyli tak naprawdę wykorzystać siebie do zrobienia portretu. Ja przygotowałem sobie taką właśnie maskę z moim profilem. Bardzo lubię robić plakaty swoich wystaw właśnie w ten sposób, ponieważ robienie portretu to jest nie tylko portretowanie czy pokazywanie ciała, zewnętrzności. To jest pewnego typu zaglądanie do duszy osoby portretowanej. I pokażę Wam, jak w prosty sposób można ten autoportret sobie, przez autoportret sobie zaglądać do duszy. Ja wykorzystam też możliwości iPada. Zrobię sobie zdjęcie. O, tutaj może tak. To zdjęcie wrzucę, o, mamy tutaj zdjęcie. I teraz traktując właśnie tę warstwę jako maskę podlegającą tej masce wcześniejszej, o, w ten sposób, tutaj mamy coś takiego, że będziemy mieli, o, i w tym momencie jest tylko i wyłącznie w tym moim profilu pokazana twarz ze zdjęcia. Ja sobie to troszeczkę tak przesunę. Możemy to powiększyć. O, ja sobie zaglądam jakoś tak. I teraz wygumkujemy to, co nie potrzebujemy. To właśnie jest fantastyczne narzędzie w Procreate. To jest aplikacja, którą większość grafików bardzo lubi. Ja w niej wykonuję większość moich projektów. Jeszcze troszeczkę powiększę, bo to nawet fajnie wyszło, jakby tak, o, patrzeć sobie w głąb duszy. I też element dla mnie charakterystyczny to te różki, które często się pojawiają w moich grafikach. No i żeby to wszystko troszeczkę było dynamiczniejsze, to może jeszcze spróbujemy zrobić światełko wokół. To będzie chyba ciekawsze, jeżeli dodamy warstwę z... O, i tutaj jedno, o, oczko zaświeciło. No i proszę bardzo, bardzo szybciutko. Możemy oczywiście jeszcze zabawić się tłem. Wchodzimy wtedy w background i możemy sobie, o, na przykład zobaczyć, jakby to tak wyglądało.
ewentualnie może jakiś niebieski kolor czy szarościami. Tutaj możemy sobie bawić się naprawdę różnymi. O, to fajne jest, takie właśnie jesienne. No i proszę bardzo. I w tym momencie wystarczy tylko znaleźć odpowiedni kolor i zakończyć tę całą zabawę podpisem. I w ten sposób przy pomocy iPada bardzo szybko zrobiliśmy portret Andrzeja Pongrowskiego, który zagląda w swoje własne wnętrze. A w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak wykonać logo.